Holandia, ogromny wzrost infekcji. Wracają restrykcje. Holandia, coraz więcej zakażeń wśród młodzieży. Premier ogłosił powrót obostrzeń. Z powodu drastycznego wzrostu liczby zachorowań, głównie wśród ludzi młodych, premier Mark Rutte ogłosił przywrócenie obostrzeń. Ostatnie luzowanie restrykcji miało miejsce 2 tygodnie temu. Na ostatniej konferencji cieszyliśmy się z luzowania obostrzeń. Niestety, ogromny wzrost infekcji zmusza nas do odwrotnego kroku, mówił na konferencji premier Rutte. Szef rządu zapowiedział, że od najbliższej soboty ponownie zostaną zamknięte kluby nocne i dyskoteki. Przywrócony zostanie obowiązek zachowania 1,5 m dystansu w restauracjach. Odwołane zostaną także imprezy sportowe i koncerty, mówił premier. Obostrzenia będą obowiązywały do 13 sierpnia. Musimy działać teraz, minister zdrowia Hugo de Jonge poinformował, że prawie 80% populacji Niderlandów zostało już zaszczepionych. Liczba przyjęć do szpitali spadła drastycznie, mówił minister de Jonge. Musimy jednak działać teraz, aby uniknąć kolejnej blokady jesienią, podkreślił szef resortu zdrowia. Masowe infekcje na imprezach zamkniętych. W ciągu ostatnich kilku dni media donosiły o masowych infekcjach podczas imprez zamkniętych. Na przykład podczas ubiegłotygodniowej imprezy w klubie nocnym w Enschede na wschodzie kraju koronawirusem zaraziło się 180 osób. W dyskotece dla nastolatków bawiło się 600 osób. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego RIWM ogłosił, że w piątek do godziny 10:00 zgłoszono 6986 nowych infekcji. To o 1539 więcej niż w czwartek. W ciągu ostatnich 7 dni rejestrowano średnio 3163 pozytywne testy dziennie. To prawie 5 razy więcej niż 7 dni wcześniej, 653.